Leszczyński 69. Pułk Przeciwlotniczy wizytuje dziś szef sztabu generalnego generał Franciszek Gągor. Przed 10:00 wylądował na lotnisku w Strzeżewicach. Najprawdopodobniej ma to związek z planami likwidacji jednostki. Pod koniec roku generał w piśmie do prezydenta Leszna tłumaczył, dlaczego resort podjął taką decyzję. Najważniejsze to dostosowanie struktur armii do potrzeb obronnych Polski. Szef sztabu podkreślał, że wszystkie zmiany MON analizuje pod kątem ekonomicznym. Dlatego 69. Leszczyński i 4. Zielonogórski Pułk mają być połączone pod nazwą właśnie 4. Pułku. Zapewnił, że znaczna część żołnierzy służących w Lesznie pozostanie w tym garnizonie. W obronie pułku stanęli wielkopolscy parlamentarzyści i społeczność Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie. Do końca marca szkoła prowadzi akcję zbierania podpisów pod petycją do MON-u o pozostawienie jednostki w Lesznie.